Wieczorem 6 grudnia w Wyższym Rzymskokatolickim Seminarium Duchownym w Brzuchowicach tradycyjnie obchodzi się święto świętego Mikołaja. Każdy wie, że święty Mikołaj zaczyna odwiedzać dzieci w nocy 6 grudnia. Przychodzi nie tylko do domów rodzinnych czy do kościołów, ale także do seminariów duchownych. Głównym gościem wieczoru był metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Przybyli też ksiądz Andrzej Legowicz, ksiądz Mikołaj Biskup, ksiądz Władysław Biszko, siostry zakonne, wychowawcy i nauczyciele. Tegoroczne święto zostało przygotowane przez seminarzystów trzeciego roku z pomocą kolegów z innych kursów seminarium duchownego. Tematem przewodnim był wieczór wydarzeń, który przedstawiał zabawne sytuacje z życia seminarzystów. Również i na tym święcie nie zabrakło gościa w stroju świętego Mikołaja. Było fajnie, ciekawie i smacznie. Ósmego grudnia w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny klerycy trzeciego roku lwowskiego seminarium duchownego świętego Józefa, Igor Babiej z Mikulinic i Juri Olinyk i Roberto Podolski z Białobożnicy, Iwan Kostecki z Czerniowiec i Włodzimierz Daneliuk z Rudek otrzymali strój duchowny, sutannę. Eucharystii, na której odbyło się ten obrzęd, przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, który poświęcił szaty duchowne, odmawiając słowa modlitwy Kościoła: przyjmijcie strój duchowny, niech on będzie wśród ludu Bożego znakiem i świadectwem szczególnej służby, do której zostaliście powołani w Kościele. Za jednym ołtarzem mszę świętą koncelebrowali biskup emeryt Marian Buczek, rektor seminarium ksiądz Piotr Brzeski, kanclerz ksiądz Władysław Grymski, prefekt seminarium ksiądz Andrzej Bezkorowajny, ojciec duchowny Antoni Wiech, a także proboszczowie rodzinnych parafii kleryków, którzy przybyli na uroczystość wraz z ich krewnymi i przyjaciółmi. Po liturgii słowa proboszcz pomaga klerykowi ubrać sutannę po raz pierwszy. Na zakończenie Iwan Kostecki podziękował biskupowi za przekazanie im duchownych szat, zapewniając, że będą nosić je z wielką wiarą jako otrzymane od Kościoła znaki. XVI grudnia w katedrze lwowskiej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny arcybiskup Mieczysław Mokrzycki tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia spotkał się z kapłanami i zakonnicami, którzy posługują w dekanacie lwowskim. Życzono sobie nawzajem błogosławieństw od nowo narodzonego Chrystusa. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią o godzinie 12:30, której przewodniczył metropolita lwowski wraz z biskupem pomocniczym Edwardem Kawą, kanclerzem księdzem Władysławem Grymskim, księdzem dziekanem Janem Niklem i księżmi z dekanatu. Podczas kazania arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wiary i podkreślił, że wiara to nie tylko teoretyczne uznanie Boga, ale przede wszystkim osobiste zaufanie do Boga, które wyraża się w naszych konkretnych wyborach i życiu codziennym. Wskazał również na postać świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, jako na wzór na drodze wiary. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki mówił też o znaczeniu roku świętego Józefa, który przeżywamy w 2021 roku kalendarzowym. Po liturgii odbyło się spotkanie z księżmi i siostrami dekanatu lwowskiego. Dyskutowano o rozmaitych sprawach duszpasterskich. Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 oraz na wymogi sanitarno-epidemiologiczne podczas kwarantanny nie odbyła się coroczna tradycyjna wieczerza wigilijna. Na zakończenie spotkania metropolita wyraził wdzięczność wszystkim zgromadzonym za pracę we wspólnotach parafialnych, często w bardzo trudnych warunkach, i życzył błogosławieństwa Bożego, zdrowia oraz wszelkich błogosławieństw niezbędnych do służby Bogu i ludziom. W imieniu wszystkich obecnych kapłanów ksiądz Krzysztof Szebla złożył metropolicie lwowskiemu życzenia bożonarodzeniowe. Metropolitu.
22 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie duchowieństwa ze świeckimi posługującymi w kurii metropolitalnej. Tradycyjnie zaczęło się od kolęd i Słowa Bożego. Wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej ksiądz infulat Józef Pawliczek złożył życzenia arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu i biskupowi pomocniczemu Edwardowi Kawie. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przemówił do zebranych i pobłogosławił opłatki i potrawy wigilijne. Grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa w Brzuchowicach odbyła się Wigilia Bożego Narodzenia i dzielenie się opłatkiem. Obchody Wigilii Bożego Narodzenia w Lwowskim Seminarium Duchownym rozpoczęły się uroczystą mszą świętą, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Za jednym ołtarzem mszę świętą koncelebrowali rektor seminarium ksiądz Piotr Brzeski, kanclerz ksiądz Władysław Grymski, wychowawcy i nauczyciele seminarium. Po Eucharystii seminarzyści zaprezentowali gościom i współpracownikom przedstawienie bożonarodzeniowe. Tegoroczne święto przygotował seminarzysta drugiego roku przy wsparciu kolegów z innych kursów. Jasełka były zabawne i bardzo interesujące. Po przedstawieniu nastąpiło rozdanie prezentów i świąteczna kolacja. Na zakończenie Wigilii jego eminencja przywitał seminarzystów i gości słowem duszpasterskim i prezentami bożonarodzeniowymi oraz pobłogosławił wszystkich wychowawców, nauczycieli i seminarzystów oraz życzył szczęśliwych i radosnych obchodów Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Grudnia do Nowego Kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czerwonym, dawne Lackie, dekanat Złoczowski, przybyli liczni, wierni i duchowni z parafii rzymskokatolickich ze Złoczowa, Brodów i okolic. Obchody rozpoczęły się o godzinie 11:00 pozdrowieniem od arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i uroczystym otwarciem drzwi kościoła. Liczni wierni kościoła grecko-katolickiego i prawosławnego przybyli, aby podzielić się radością parafian, którym proboszcz kościoła wraz z metropolitą lwowskim serdecznie podziękowali za zachowanie i przywrócenie ołtarza głównego, a także ikony Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Obecni byli także przedstawiciele władz lokalnych. Proboszcz parafii ksiądz Michał Holdowicz przywitał dostojnych gości, którzy przybyli, aby podzielić się radością uroczystej konsekracji kościoła. Opowiedział historię narodzin parafii, drogę, na której doszło do konsekracji dzisiejszego kościoła, a także podziękował metropolicie lwowskiemu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu za jego wysiłki i wsparcie oraz podziękował wszystkim dobroczyńcom, którzy wspierali tę budowę. Po kazaniu poświęcono ołtarz. Arcybiskup Mieczysław i biskup Edward poświęcili mury kościoła, które biskupi pokropili wodą święconą, a także okadzili i namaścili świętym olejkiem. Po mszy świętej ksiądz proboszcz Michał Holdowicz i parafianie zaprosili gości do kontynuacji świętowania tego ważnego wydarzenia na dziedzińcu przy kościele. Благословите цю святиню, щоб ми
щирим серцем і душою могли прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Dwunastego grudnia, w ostatnią niedzielę Adwentu, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki i biskup Edward Kawa dokonali konsekracji nowo wybudowanego kościoła świętego Antoniego Padewskiego w Olesku. Obchody rozpoczęły się o godzinie 15:00 pozdrowieniem od arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego i uroczystym otwarciem drzwi kościoła. Proboszcz parafii ksiądz Jan Stachura pozdrowił dostojnych gości, którzy przybyli, aby podzielić się radością z uroczystego poświęcenia świątyni. Opowiedział historię parafii, sposób, w jaki doszło do konsekracji dzisiejszego kościoła, też podziękował metropolicie lwowskiemu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu za jego wysiłki i wsparcie oraz wszystkim dobrodziejom, którzy wspierali budowę kościoła. Przypomnijmy, że 13 czerwca 2020 roku, w dzień liturgicznego wspomnienie świętego Antoniego Spadły, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła w Olesku, w województwie lwowskim. Gmina od dawna dążyła do powrotu kościoła, który jest częścią kompleksu klasztornego Ojców Kapucynów w pobliżu zamku w Olesku. W oczekiwaniu na decyzję w tej sprawie parafianie od lat modlą się w kaplicy zamkowej. Niestety nowe kierownictwo lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, której częścią jest zamek Oleski, odmówiło korzystania z tej kaplicy w wspólnocie rzymskokatolickiej. Stało się to impulsem do podjęcia decyzji o zakupie działki i rozpoczęciu budowy małej, ale własnej świątyni dla potrzeb rzymokatolików w Olesku. І розпочати будівництво невеликого, але власного храму, аби забезпечити потреби римокатоликів в Олеську. Wigilię Bożego Narodzenia o godzinie 18:00 uroczystej pasterce w Bazylice Metropolitalnej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, któremu za ołtarzem towarzyszył proboszcz Bazyliki ksiądz prałat Jan Nikiel oraz grecko-katolicki lwowski arcybiskup Igor Woźniak i jego biskup pomocniczy Włodzimierz Gruca. Podczas mszy świętej harcerze przekazali światło betlejemskie arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu. Metropolita zwrócił się do wiernych w kościele z kazaniem i przywitał ich z Bożym Narodzeniem. Po zakończeniu mszy świętej szczególnie pozdrowił i podziękował za wspólną modlitwę grekokatolikom i prawosławnym, przedstawicielom władz i korpusu dyplomatycznego. Grecko-katolicki arcybiskup Lwowa Igor Woźniak na ręce metropolity Mieczysława Mokrzyckiego złożył wszystkim rzymokatolikom świąteczne bożonarodzeniowe życzenia. Mogliśmy się dzisiaj zgromadzić wspólnie na pasterce, która odprawiana na pamiątkę modlitwy i oczekiwania pasterzy na narodziny Jezusa Chrystusa jest najważniejszym momentem świąt i piękną tradycją. Dziękuję Wam wszystkim za wspólną modlitwę i świadectwo Waszej wiary. Święta Bożego Narodzenia pomagają nam co roku przeżywać tę wielką tajemnicę przyjścia Zbawiciela na ziemię. Kiedy pochylamy się nad dzieciątkiem w żłobku, kiedy słyszymy śpiew kolęd, kiedy patrzymy na pasterzy, na aniołów, nasze serca napawają się radością, nadzieją, bo te trudności każdego dnia, zwłaszcza w tym roku pandemii, stają się mniej bolesne. Napełniają nasze serca nadzieją, że Chrystus wyzwala nas od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nienawiści, od wszelkich trudności. I pragnie, abyśmy nie bali się, abyśmy zawsze przychodzili do Niego, by przeniknąć, by przemienić nasze serca na miłość, na pokój i na odwagę, by ten lęk nie przysłaniał
naszego codziennego, także i pięknego życia. I życzę wszystkim, aby te święta były świętami rodzinnymi, by były świętami radosnymi. Może nie będziemy mogli spotkać się ze wszystkimi naszymi bliskimi, ale pamiętam już kilkanaście lat temu, święty Jan Paweł II łączył się ze swoimi przyjaciółmi w swoim kraju z Polski poprzez telefon i wspólnie kolędowali. Niech to będzie także i dzisiaj dla nas taką praktyką, abyśmy ze swoimi bliskimi łączyli się także przez internet, abyśmy wspólnie kolędowali, by te radosne święta były dla nas wszystkich udziałem. Szczęśliwych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.